Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć znowu coś z księgi Nehemiasza. Księga Nehemiasza opowiada o tym, że do Nehemiasza dochodzi informacja, że Jerozolima jest w trudnym położeniu, jest spustoszona. Tutaj w drugim rozdziale jest napisane w 17 wersecie. Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone. I Nehemiasz ma bardzo na sercu to, żeby pójść i odbudować jego miasto. I mówi właśnie, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem. I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego była nade mną. Bo Nehemiasz zostaje tam też posłany z błogosławieństwem króla, u którego pracuje. To był król Atarxerxes. Był prawdopodobnie takim, jak to się mówi, podczaszym chyba, ponieważ podawał wino królowi, różne napoje podawał. I król widzi, że Nehemiasz się czymś martwi i Nehemiasz na pytanie króla odpowiada, o co chodzi. I król właśnie błogosławi go na tą odbudowę. Ale ciekawa kwestia. Są chętni ludzie i się udaje tam do Jerozolimy cała grupa Żydów na odbudowywanie. I rzeczywiście rozdzielają pracę między sobą i jest cały trzeci rozdział, mówi o tym, kto gdzie odbudowuje te mury. Jeśli ktoś z Was był kiedyś w Jerozolimie, to być może miał taką możliwość, żeby zobaczyć właśnie ten mur z czasów Nehemiasza. Na Starym Mieście w Jerozolimie jest kawałek tego muru. I można zobaczyć, to był taki mur na kilka metrów głębokości, szerokości. To nie był taki mur, kawałeczek, taki po prostu murek, tylko to był taki mur wiele metrów, zbudowany z kamieni, po prostu kamienie i w środku mniejsze kamienie i pewnie jakaś zaprawa też do tego była. I rzeczywiście widać konkretnie, gdzie każdy odbudowywał i dookoła całego tego muru są konkretni ludzie. Natomiast często, kiedy dzieją się dobre rzeczy, właśnie jak na przykład odbudowa tego muru, to pojawiają się przeciwnicy albo trudne okoliczności, wrogowie i tak dalej. I rzeczywiście tutaj Nehemiasz razem ze swoimi ludźmi, innymi Izraelczykami i Żydami, doznali właśnie takich trudności. I było parę takich osób, między innymi Sanbalat i Tobiasz i też Amonici, aż do Dyci. I kiedy usłyszeli, że ten mur się odbudowuje, nie podobało im się to i postanowili zacząć nękać tych ludzi. I w jaki sposób reaguje Nehemiasz i w jaki sposób reaguje cały lud, kiedy pojawiały się te trudności? I tu jest napisane tak. Ponieważ lud zaczynał się bać tego. No to nie jest przyjemne, kiedy ktoś zaczyna źle mówić, kiedy ktoś zaczyna nękać. I teraz tak. Gdy widziałem, że się boją, tak mówi Nehemiasz, wstałem i rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludu. Nie bójcie się ich, na Pana wielkiego i strasznego. Wspomnijcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki, za żony swoje i domy. I to po pierwsze, przede wszystkim na początku powiedział im, że Bóg jest z nimi, więc nie muszą się bać. I to jest w ogóle przede wszystkim, kiedy pojawiają się trudności, w dobrym dziele, które robimy, to przede wszystkim najpierw potrzebujemy nastawić odpowiednio serce. To znaczy przestać się bać na przykład. Zaufać Bogu. Ale druga rzecz to jest bardzo konkretna walka, a właściwie obrona. 10 werset 4 rozdziału.
Odtąd tylko połowa moich sług zajęta była pracą, a druga połowa była uzbrojona we włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Wodzowie stali za całym domem judzkim, odbudowującym mur. Dźwigający ciężary również byli uzbrojeni. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. A co do murarzy, to każdy budował mając miecz przypasany u boku. Jeszcze potem jest napisane, że Nehemiasz mówi: Bóg nasz będzie za nas walczył. Tak to wykonywaliśmy pracę od brzasku dnia aż do ukazania się gwiazd, podczas gdy połowa z nas trzymała włócznie. Kiedy pojawiają się trudności, oprócz dobrego nastawienia, czasem potrzebujemy po prostu mieć obronę. I tą bronią na przykład jest Boże Słowo. Tą bronią jest to, że my sięgamy po Biblię, że się napełniamy tym, że odpieramy ataki złego, ogłaszając Boże prawdy nad naszym życiem. I to, że pojawia się opozycja, to, że pojawiają się trudności, to wcale nie oznacza, że my mamy przestać dane dzieło Boże wykonywać. Wręcz przeciwnie, właśnie. Często te trudności są dowodem na to, że robimy dobre rzeczy. I dzisiaj Was chciałam zachęcić do tego i siebie samą, żebyśmy się nie poddawali, kiedy w trakcie dobrych dzieł pojawiają się wyzwania i trudności. Ja wiem, że nie jest łatwo odbudowywać czy nosić ciężary z mieczem w jednym ręku, ale czasem jest to konieczne. To oznacza, że możemy tutaj na przykład, kiedy oni nosili te jakieś rzeczy, to oznaczało, że będą mogli mniej tych rzeczy zanieść naraz, ale z drugiej strony było to konieczne. Musieli być gotowi, żeby nie wystawić się na niebezpieczeństwo. I jest napisane, że mur został wykończony w 6 rozdziale, 6:15 i mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul po 52 dniach, całkiem sprawnie, niecałe 2 miesiące, gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi, gdy wszyscy nasi sąsiedzi pogańscy to ujrzeli, wydało się im to czymś bardzo dziwnym i zrozumieli, że dzieło to zostało wykonane przez naszego Boga. Można działać pomimo trudności, pomimo tego, że czasami jest trudno. Czasem trzeba zmienić postępowanie, czasem trzeba zmienić strategię, czasem trzeba zmienić swoje nastawienie albo na nowo zyskać nadzieję, na nowo się wzmocnić i też potrzeba mieć zachętę czasem innych ludzi. Ale jest to możliwe. I bardzo lubię tą historię i dlatego chciałam dzisiaj ją Wam opowiedzieć. Sama z niej dużo czerpię i mam nadzieję, że Wy też zaczerpniecie z niej. Powiedzcie mi w komentarzach, jak Wy reagujecie, kiedy wiecie, że czynicie coś, co jest dobre, a pojawiają się trudności. I czy już tego doświadczyliście, czy jest to dla Was łatwe, czy macie właśnie jakieś pomysły, jak wtedy postępować konkretnie, czy macie jakieś wyrobione sposoby postępowania, jak sobie radzić, kiedy trudności przychodzą, kiedy wiecie, że czynicie Boże dzieło. Kończę, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know. He's coming again, I know he's coming.